10. jubileusz to jest taki jubileusz, w którym myślę, że czujemy ogromną satysfakcję, że coś, co zaczynaliśmy 10 lat temu, kiedy jeszcze ta tematyka była wciąż taka dojrzewająca, to mam wrażenie, że w tym roku możemy powiedzieć, że weszliśmy w dorosłość. Ta nagroda jest dla nas po pierwsze powodem do dumy, że wciąż trzymamy poziom. Od 9 lat jesteśmy w gronie liderów firm, które otrzymują złoty listek. To także duże wyzwanie, bo ankieta co roku jest wypełniana na nowo i musimy na nowo stawiać sobie nowe wyzwania. Jest to podsumowanie ubiegłego roku, który no, dla wszystkich nas był rokiem wyjątkowym. Z tego względu te praktyki, działania, które nagradzaliśmy też podczas 10. edycji, no, są wyjątkowe, są odpowiedzią na potrzeby tego wyjątkowego czasu. Bardzo dużo firm, które nie dostały listka, ale są wymienione w grupie tych firm docenionych za działania i realizację tych celów covidowych, które nie spełniają wszystkich kryteriów, żeby dać im któryś kolor listka, ale są bardzo aktywne w tych projektach związanych z pomocą lokalnej społeczności, szpitalom, domom dziecka. Są firmy, które rozdają żywność, rozdają nie tylko maseczki, ale wspierają zakup leków. Najbardziej cieszy nas kolejny listek, bo to już 10. w naszej kolekcji 5 srebrnych i 5 złotych listków. I zobowiązujemy się, że będziemy robić wszystko, aby zdobywać następne. W bardzo rzetelny sposób polityka podchodzi do promowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Dość kompleksowy sposób ta ankieta i konkurs ujmuje szereg aktywności firm. Udział w rankingu listki CSR polityki są dla nas tradycją, a otrzymywanie tego wyróżnienia złotego listka jest potwierdzeniem naszego zaangażowania, dojrzałości naszej strategii zrównoważonego rozwoju i tego, że nasze wysiłki, aby rok do roku zwiększać nasze zaangażowanie w kwestie związane z ochroną klimatu, środowiska, z zarządzaniem kwestiami ESG, z zarządzaniem etyką, są po prostu doceniane i zauważane. Biznes pokazał, że działa odpowiedzialnie. I myślę, że no cóż, czego można by było sobie życzyć na kolejne dziesięciolecia, tego, żeby tych firm nagrodzonych, wyróżnionych było coraz więcej. I myślę, że patrząc na to zaangażowanie, rosnące zaangażowanie, ale też regulacje, które skłaniają do tego, żeby takie działania podejmować, żeby łączyć je z działalnością biznesową, sądzę, że za 10 lat tych nagrodzonych firm będzie co najmniej 2 razy tyle. Dlaczego zdecydowała się Pani być gościnią 10. edycji listków polityki? Wydawało mi się, że po prostu nie mogę odmówić polityce. Cieszę się, że zostałam wybrana. Kolekcjonując sztukę, nie tylko macie satysfakcję, ale macie szansę zarobić, bo to jest dobra lokata kapitału poza wszystkim innym.